Yo. Witam, witam. Tutaj Przemysław. Dzisiaj z nami jest Fergal Fralway i prezentuje on grube place'y. Dzień dobry. Dobry. A tu jest Kozmo. Gozmo, przepraszam, a nie Kozmo. Gozmo jest. Gozmo. Gozmo. G jak Goz, gówno. goz, gozmo. G jest nieme. Ozmo. To jest Ozmo. Jak ten, jak był The Django. Tak. To D jest nieme. D jest nieme. G jest nieme. Z jest nieme. Gomo. Gomo Przemysław. arigato, Mr. Obato. Co? Jakieś Chyba chińskie piosenka. bajki. Domo arigato, Mr. Obato. Chyba taka piosenka. Kurwa, nie znasz się. Nie znam, nie znam takich rzeczy. O. Poznaj. I szuka meczu i szuka, nie? A ty nagrywasz jak szuka nam meczu? Nagrywam jak szuka nam meczu. No To nic. pokaż, co masz. Takie jest, co mam pokazać. Pokaż, co masz w zakładkach na tym, na przeglądarce. Nie mam przeglądarki odpalonej. Znaczy, tylko mam No przechwytywanie ekranu. otwórz. Znaczy, obrazu gry mam, nie mam tego. To ja O, ten, to ja tutaj. popatrzę sobie internet. Poprzednia gra była. Fergal zrobił 4 kile. Tyle bounty zebrał. Dwa bossy. No a tutaj takie nudne rzeczy. Tam jakieś kidy, defsy. No, co to jest? Total bounty. Nic ciekawego. O, mogę wam pokazać moich hunterów. Nie mogę, bo jest zablokowane. Mogę wam pokazać, co mam w sklepie kupione. O, antidotum 8 razy mam kupione. Duży dynamit kupiłem kiedyś, ale to się pomyliłem. Nie chciałem dużego dynamitu. A teraz gram ze średnim dynamitem. Ludzie krzyczą w internecie, żeby wziąć Nagant Officer Carbina na medium slota zamiast large. Nie, bo to nie, jako large slot działa, to bez sensu. On jest zbyt mocny na medium slota. No. O, mam Chociaż jakbyś go 14 porównał z Dolce dynamitów. Precision, to Dolce Precision lepszy jest od niego. No ale by ten, by były bez sensu na wtedy. Dolce Precision kosztuje 700, no 620, tak. Ale to wiesz, to nie chodzi o pieniążki. Każda broń ma swoje zalety, oprócz tego. Pistoleta tego, Caldwella. Podstawowego za 4 dolary. Ma swoją zaletę, kosztuje 4 dolary. No, jest coś tańszego? Od niego? Jest. Latarka ma, kosztuje 4 dolary. A latarka nie kosztuje 2? Czekaj. 4. 4 faktycznie. O, widzę, kurde, sklep. Przecież to ty robię. Romero też kosztuje chyba 4. Maczeta droższa jest od pistoletu, ty. No, maczeta ta. Dlatego jest dużo lepsza. No. Co tu jest jeszcze takiego taniego? A bo to jest owned jest. Co tu jest taniego? O, 4 Caldwell jest i chyba Romero też zwykły jest za 4. Decoye też kosztuje. Decoye, no. Ten. Caldwell kosztuje tyle, co worek, kurde, z tymi, ze złomem. No cóż, ktoś musiał uszyć ten worek, nie? O, Romero Hand Cannon i Romero zwykłe kosztują też po 4. No i nie znajdzie tej gry. A, Romero faktycznie, no. Romero Pistolero. Jak ktoś jeszcze ogląda, jak szuka gry, to radzę przewinąć. Aż będzie już znaleziona gra. Może coś się śmiesznego zaraz zdarzy. A może się zdarzyć coś śmiesznego. Nie wiem, czy wiecie, ale można przybliżać i oddalać mapkę. I te mapki są w miarę dokładne. Tak, widzicie te budyneczki. Co to jest? Co? Kto mi powie, co to jest za lokacja tutaj? Napiszcie w komentarzu. Bez patrzenia na mapy. Tylko ja mogę patrzeć na mapę. A nie jest podpisana? Nie, nie. Nie, coś mi się zbugowało, nie jest podpisana. Co to jest? Bez podglądania, nie? Mówi, że coś się zepsuło. Coś się zepsuło, no. I nie było cię słychać? Nie no, słychać to mnie chyba jest. O, to Możemy będzie. Tutaj wzać, jest te library, tu możesz poczytać ludziom, na przykład Louisiana Event. Tutaj. O, dobrze, poczytam to. Poczytaj mi, Przemku. Baton Rouge. Governor. O, trzeba było zacząć czytać. To tutaj czytaj tipsy. O,
Widzicie? Jak zrobicie clean sweepa, czyli zabijecie, wybaniszujecie i uciekniecie z bounty, dostaniecie 25 dodatkowego bounty. Czyli 25 dolców, czyli wystarczy wam na... O... Nie, 6. Na ile? 6 kaldueli. Na 6 kaldueli. Ewentualnie ekwipunek, który jest tak. Romero długie, kalduel krótki, to już jest 8. Do tego decoye latarka, to jest 16. Latarka. 16, co tam jeszcze można dokupić? Pozostało. 16 to. Zostało 7, tak? 7, 7 chyba kosztuje. 16 już wydane. Zostało 7. To 25, 25 minus 16 to jest 7? No. Chyba nie. No tak. 4 plus 5. No dobra, 9. Czyli starczy na nóż. Cicho tam. Się odezwał. Matematyk. Właśnie. Nie dodawać. Gdzie? Zagramy dzisiaj w mgle. W mgle? Idziemy na Potterhouse'a. O! Jest solo misja. Dostajemy właśnie heady fuksiarskie. Z tak, jak dostaniemy heady, ja dwa, się nie... Jeden. Ja się nie boję wrzucić gry na YouTube'a, w której umieram. Jak umrę, to umrę. Nie widzę. Ale coś słyszę, jakieś wrony obok. Już musiałem sprawdzić, czy nagrywanie włączyłem, bo... za dużo FPS-ów mam jak na nagrywanie. Patrzcie, 80 FPS-ów. Pytanie, czy ci ucina? Czy nie? Co klatki ucina? Klatki ci ucina, bo w poprzednim filmiku miałeś takie... Może ucina, może nie. Jak ktoś jest prawdziwym widzem, to i tak ogląda. Też tak wiem, że to niego nikt tego nie ogląda. Właśnie, pozdro zrób dla twojego tego kolegi najlepszego, tego pana. Pozdrawiam Mokura. Mokur to jest mój... ten... Jak to można powiedzieć? No, gość, który szanuje twoje granie. Herald. Bo on, gdzie ja nie wejdę, to on już tam jest i mnie zapowiada. O, tutaj jest boss. O chuj, chyba nie chcemy go robić, nie? Nie, nie chcemy go robić. Jezu. Zombiak. Jak, tutaj. Jak jest taka sytuacja, że znaleźliście bossa, a jeszcze nikogo nie zabiliście, a to jest misja solo, to nie warto go robić. Bo zbiegną się cztery teamy i macie bitkę wtedy. To idziemy do strzału. W sumie strzały, czyli dwie ekipy są po drugiej stronie mapy. Może szybko zrobić. Dawaj go szybko zrobimy. Dawaj go szybko zrobimy. Czekaj. Strzały skąd? Stamtąd. Dobra. Daleko. Zignorujmy zdrowy rozsądek. O, nie, czekaj. Można robić, bo daleko są wyjścia, więc możemy zrobić i pójść sobie. I... Też. No. Nikt nam nie ucieknie z tym. Gdzieś wyjść na przykład na church. To nie był strzał na katwiszu przypadkiem przed chwilą? Możemy zrobić. Zablokowałem się o drzewo. Ale zdrowy rozsądek zawsze mówi, nie rób bossa. Poczekaj, aż kogoś zabijesz. A my mamy zdrowy rozsądek w dupie. Sekund i nie ma rzeźnika. To wychodzimy sobie stąd w takim razie. No i... Gdzieś pójdziemy. Ammo, weź ammo, tu jest ammo. O. Idziemy sobie stąd. Ammo też jest przydatne w tej grze. Gdzieś były strzały na katwiszu, tak więc możemy się spokojnie kierować w stronę katwisza. Bo teraz jest ten etap w grze, w którym musimy wybić cały serwer. No. Zabij zombiaka? Tak. Zawsze jak się rozglądacie, to patrzcie przez
Przez siebie. Przez ADS-a. To wtedy macie przybliżenie większe i z większej odległości widzicie obiekty. Jak się rozglądacie, to patrzcie przed siebie. To też. Nigdy za siebie. To ja. Albo ja. Wiedźma chrupie. I teraz udajemy, teraz cosplayujemy gości, którzy tu przyszli znaleźć. Tak. Udajemy, że chcemy bossa zdobyć dopiero. Tutaj poczekamy, aż ktoś weźmie. Wtedy się go umrze. Później się umrze tamtych, co będą chcieli wziąć to. No. Ogólnie zabijemy cały serwer. No, albo zaraz dostanę heada, bo jestem magnes na heady. Wiecie, co jest jeszcze najlepsze, że teraz jak ludzie tu będą przychodzić, będą kampić. Go. Lockbait. Że ludzie przyjdą, będą kampić na tym compoundzie. Będą się bali wejść. No. Psy, to są te bliskie. No. Uważaj te wrony tutaj po prawej. Widzę gości przed sobą. Widzicie? Łokieć pięta, nie ma klienta. Czekaj, palę. Dostał tamten już raz, ale uciekł. Poszedł na tą stodołę taką z butcherem. Znaczy z tym, z grubasem, co jest często. Wow, coś ma dużego. Leczę się. No, ma coś dużego, leczę się też. Granat gotuje ktoś? No, zgadza się. Patrz, o garnierze za siebie. Zabijesz go? Tak. Gdzie go, gdzie on był? W środku. Tutaj, w środku? No. No właśnie, zamknął za sobą, to tak nie spodziewałem się. Jak to mówili w starożytnym Rzymie? Do widzenia! Już ktoś się na rzeźni strzelał, jakby co. O! Widzicie? I wiecie, jaką mamy teraz przewagę? My wiemy, gdzie oni są. I oni wiedzą, gdzie my jesteśmy. Ja wolę na przykład wiedzieć, gdzie jest przeciwnik. Dobra, to jeden, tam pewnie jednego teama zrobili, to my jednego teama, czy ty zrobiłeś? Teraz tamci. Przeciwnik może wiedzieć, gdzie ja jestem. Ale ja muszę wiedzieć, gdzie jest przeciwnik. Bo inaczej jest lipa trochę, wychodzą. Idą na dawanta. Wychodzą, nie mają bez wiedzy. Sensu trochę. Już ich widzę stąd. Tak. Dostał drugi raz. Zabijam psy. Lewa, jestem odsłonięty jak dupa. No i pobiegli tam do przodu chyba, nie? I on na dawancie są. Nie, jeden jeszcze przez rzekę nie przyszedł. A jeden już na dawancie. Jest koło ciebie. Leży. Brać? Jo. O kurwa. Głupi pies mnie użarł. Wszedł do środka. Co on miał? Winfielda, nie? Nie wiem. Strzał do ciebie z Winfielda chyba. Mo-
Może z Winfielda strzela, może nie. Pobieg do tyłu budynku. Koniec za nami. To ode mnie. Ty masz bounty, to możesz rozejrzeć. No. Za nami czysto. A on jest, u Spidera jest? Nie. Jest Slaughter, Slaughter. Idzie podnieść kumpla pewnie. Widzę go. Skubaniec strzela do mnie, no. Muszę się uleczyć troszkę. Ma Winfielda. Leży. No i łokieć pięta. Nie ma klienta. Elo. Elo. 200 dolków, yeah. Przyda się do mojej kolekcji. Dobra, ja sprawdzam jakby co. Czysto. Idziemy na planszety. Ja bym jakieś ammo zahaczył. Kościół? Przejrzę tutaj, bo widziałem, tak? Że słyszałem, że coś brał. Mogłem za nim biec. W środku, no. Mogłem za nim biec. Konia mi się wydaje, że słyszałem. No to ty sprawdzaj teraz. A to bardzo daleko. U góry jest paczka jedna. I shotgun jest paczka. To my? Tak. No strzeliłeś w ścianę, pewnie ten koń dostał gdzieś tam rykoszetem jakimś. Trzeba mi w następnej grze odzyskać życie. No. Bijemy go chłopego? Jo. To nie wiem czy my. Sprawdź. No moment, ładuje się. My. Na razie nikogo nie widać. Tam prawdopodobnie przy kościele jeszcze jedna ekipa się wystrzelała. Tak więc jesteśmy raczej już sami na serwerze. Normalnie może jakaś jedna ekipa jeszcze jest. Strzelali się ze sobą tam na miejscu. Możliwe, że no. Zabijali potworki. Albo czekowali. Pali. Czysto jest. No, oszczędzaj na końcówkę. Sekunda mi została. Kompakt tu jest. O, szybki sposób na zabicie grubasa. Pyk i piąfa. I nie żyje. Nie wiem, czy cokolwiek słyszeliście, bo było głośno w grze. Są typy. Ale nie zdążyłem zobaczyć gdzie. Gdzieś na 345. Oczywiście, standardowo na tym, na wyjściu. Jakbyś mógł, to możesz sprawdzić, a mamy tutaj apteczkę. Ja sobie wezmę jakiś ten, jakiś ammo może. No to idźmy tutaj tym lasem na west, na 255. Ale potrzebuję jedną tą, jedną paczkę. No to co? Dobra, walić. Dobra, walić tam. 20 amunicji to starczy. Chodźmy tym lasem tutaj może, bo jak tutaj przejdziemy, to nie będziemy gdzie uciekać. No, a sprawdzisz, czy widzisz ich? No nie mam, ja nie mam już. O, widzisz, strzelają z zero. Dobra, to jakiś klient jest do zabicia. Nie wiem co to było, coś powolnego. Chyba jakiś dolny. Wóz na wozie.
karabiner, no. Mówiłem. Headshot. Gość ma 0 HP raczej. No już 2 strzały dostał. No to nie wiem, ja w niego strzeliłem 4. No, jest, jest. Granat leci. Gonicie, gonicie. I ktoś w community chce to, tą broń na medium. Czajcie to? Na medium. A nie wiedzą, że mam strzelbę. Może się dolecz. No kurde, właśnie. Masz prawie gościa. Nie aż tak, nie aż tak. 90, no. Widziałeś go. Za domkiem, za domkiem. Strzykawa? Nie mam. Rushuję cię, z lewej. I Cosmo GG. Save the day! GG, GG guys, one play. Cosmo save the day! Niestety straciliśmy paseczek, ale... Kto... Kto stracił, to stracił. No i ty straciłeś, ja straciłem. No tak, ale ja wcześniej. No tak. No obydwoje straciliśmy dobry paseczek. Ma, dobry ma zasięg, cholera. Ten. No ten karabiner 70... Ale ostatniego First Aid'a nie mogę. Nie, mówię, ten dobry zasięg ma Crown and King. No. Ale ten oficer też za mocny jest jak dla mnie. Za mocny. Znaczy no ej, Lars. Chociaż jest Lars slot, no. No dobra. No, ale aha. Nie może być medium slotem na pewno. No ale ma prędkość strzelania dużo mocniejszą niż Winfield. Na ale headshot, dobra, to, headshot nie. No cóż, widzicie, nieraz się zabija, nieraz się jest zabity. A, jeszcze zobaczymy podsumowanie. Zobaczymy, jak KD wyrosło, spadło, raczej spadło, bo to... Widzicie, zabiłem 2. Umarłem raz, czyli to... KD 2. A my tu mierzymy w KD 5 teraz, czyli lipa. O, 6 zabitych. Ty Grand Slam. Nie no, ty zabiłeś 4, ja 2. No i widzicie, i tak to się prezentuje. Tak więc to były grube playsy. Elo, do zobaczenia. Cosmo, chcesz coś powiedzieć? Do zobaczenia. Jest dobrze.